Głośno, brawo, dziękuję Ci z całego serca. Mam nadzieję, że będziesz do tego treningu wracała każdego jednego dnia. Do zobaczenia. Mua! Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Ja już jestem po porannym treningu, po prysznicu, z lekkim makijażem, ale wciąż nieogarniętymi włosami, bo są one niestety wciąż delikatnie wilgotne i tym samym również nieułożone. Ja za chwilę idę zrobić sobie śniadanie, Wam w tym czasie proponuję zrobić sobie coś do picia. No i zapraszam Was na dzisiejszego vloga, na te kilka minut ze mną. Miłego oglądania. Żeby naraz nie wydawać takiej dużej sumy na sztuczne kwiaty, jakoś tak mam wrażenie, że... Jakoś tak mam wrażenie, że sama siebie wtedy usprawiedliwiam. Także słuchajcie, ten bukiet jest wykonany z 1, 2, 3 z 6 kwiatów. Kochani, pomyślałam sobie, że skorzystam z okazji i pokażę Wam w dzisiejszym filmiku kilka nowości kosmetycznych, które mam. I zacznę może od tego, co kupiłam jeszcze przed świętami w Biedronce i znalazłam te kosmetyki w szafie Belle. Ja generalnie Wam powiem, że ja rzadko tam zaglądam, aczkolwiek mam swoje dwa ukochane kosmetyki z szafy Belle. Ten bronzer Chill Out i Ginger Contour Powder z tej zimowej kolekcji i nie sądziłam, że tym razem znajdę coś fantastycznego, idealnego właśnie na wiosnę i lato. I żeby było jeszcze śmieszniej, to ja kupiłam te kosmetyki, a dwa dni później znalazłam na YouTubie filmik u Karoliny, która testowała te kosmetyki i okazało się, że opinia Karoliny była no... zachwalająca te kosmetyki, ale również w komentarzach mnóstwo dziewczyn pisało, że te kosmetyki również się u nich sprawdzają. I zacznę od tego potrójnego rozświetlacza do twarzy, który nazywa się All Over Glow, który przepięknie się mieni, naprawdę się przepięknie mieni. Teraz już zaszło oczywiście słońce i nie będzie widać tego efektu, natomiast naprawdę przepięknie rozświetla ten rozświetlacz i ja nie ukrywam, ale cieszę się, że powrót do takiego rozświetlania wrócił, bo uważam, że tak naprawdę no, trochę już za dużo tego matu. Wzięłam również sypki pigment do oczu 001 Peachy Pink Blink. Tak wygląda opakowanie. On był jeszcze w drugim wariancie kolorystycznym, bardziej takim złotym. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale on się przepięknie błyszczy i postaram się Wam też pokazać na dłoni, jak on pięknie wygląda po roztarciu. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Naprawdę na powiece wygląda jeszcze lepiej niż na dłoni. I mam tutaj jeszcze dwa produkty do ust, ale również i korektor. Zacznę może od tych produktów do ust. Mam tutaj opalizującą pomadkę Butterfly Effect Lipstick. Gdyby ktoś rok temu mi powiedział, że ja kupię coś tak właśnie błyszcząco, opalizująco, holograficzne, to bym powiedziała, że nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma opcji, żebym pomalowała usta takim właśnie produktem, a okazuje się, że usta muśnięte delikatnie taką pomadką naprawdę pięknie w świetle takim naturalnym, albo wiecie, jak jeszcze jak słońce świeci, no wyglądają fantastycznie. I wzięłam również coś, co nazywa się Magical Lip Volume, czyli błyszczyk optycznie powiększający usta. Tak wygląda opakowanie i chciałam Wam powiedzieć, że też dosłownie kropelka tego błyszczyku, chociażby nawet na kontur naszych ust, sprawia, że te usta wyglądają na takie, no powiedziałabym, zdrowe. I to jest błyszczyk, który bardzo mocno mrowi nasze usta, także jeśli nie lubicie tego efektu takiego mrowienia, to od razu Wam mówię, że to nie jest błyszczyk dla Was, dlatego że to działa od razu w momencie, kiedy zetknie się z naszymi ustami. I ostatni produkt, czyli kryjący korektor pod oczy Magical Wand Eye Concealer 001 Ivory, taki kolor wybrałam. Dość rzadki korektor, natomiast bardzo dobrze kryjący i co najważniejsze, nie wchodzący w różnego rodzaju zmarszczki mimiczne, załamania, także jest naprawdę fantastyczny. Nie spodziewałam się, że tak fajne kosmetyki tym razem znajdę właśnie w szafie Belle. Natomiast jeśli chodzi o promocję minus 55% w Rossmanie, to chciałam Wam powiedzieć, że ja miałam tą oczywiście możliwość kupienia tych kosmetyków troszeczkę wcześniej, natomiast jakby nie skorzystałam z tego, bo ja nie miałam jakichś takich wielkich potrzeb kupowania tak wielu kosmetyków,
dlatego że w ostatnich kilku miesiącach sporo nowych kosmetyków, nie z Rossmana, nie z Hebe, a troszeczkę wysokopółkowych, pojawiło się w moim makijażu i o dziwo to są kosmetyki, które naprawdę świetnie się u mnie sprawdzają, więc jeśli chcielibyście aktualizację mojej toaletki z naciskiem na nowości właśnie do makijażu, to dajcie mi znać, chętnie taki filmik dla Was nagram. I będąc w Słupsku w Rossmanie z Malwinką, którą serdecznie pozdrawiam, zdecydowałam się na zakup po raz pierwszy podkładu L'Oreal True Match w numerze 2N Vanilla i przyznam się szczerze, że no, jestem zadowolona z tego podkładu. Wzięłam również Liquid Camouflage z Lovely w numerze 02 Sand i trzeci produkt, który wybrałam, to jest Vibo kredka do brwi w numerze 02. Nigdy tej kredki nie miałam i przyznam się szczerze, że jest naprawdę całkiem fajna ta kredka. I wczoraj, będąc również w Rossmanie z Malwiną, skusiłam się na dwie maskary. Trzeci produkt, który trzeba było dobrać, wzięła Malwinka, to był chyba podwójny cień albo z palety Marty, albo Karoliny, już teraz nie pamiętam. Curling Pop Up Volume Black Mascara, czyli to jest ta inna wersja tej sławnej maskary z Lovely. Czarna maskara pogrubiająca i unosząca rzęsy. I drugi tusz, który kupiłam, to jest Maybelline The Colossal Volume Express Mascara. Nigdy jej nie miałam. Kupiłam ją za namową Malwinki. Także to są wszystkie moje zakupy z promocji minus 55%. Natomiast będąc z Malwinką, bo Malwina pojechała po to, żeby odrobić swoje zamówienie, bo się okazało, że jest promocja, o której ja gdzieś tam słyszałam, ale no po prostu gdzieś tak, wiecie, nie przywiązywałam do niej wagi. Promocja jest na produkty firmy Tresemme, więc kupiłam szampon i odżywkę do włosów. Kupujecie jeden produkt, drugi jest chyba gratis i chciałam Wam powiedzieć, że jestem oczarowana tymi kosmetykami do włosów. Dzisiaj umyłam sobie włosy tym szamponem, nałożyłam odżywkę. Nie używałam niczego na końcówki włosów, nie używałam żadnej odżywki w sprayu i ja jestem zachwycona tym, jak wspaniale włosy się układają, jakie są błyszczące, jakie są gładkie. Nie wiem, czy czasami nie wrócę jeszcze do Rossmana i nie kupię takiego szamponu i takiej odżywki, chociaż to jest tego typu kosmetyk, mówię tu o szamponie, którego dawno w mojej pielęgnacji nie było, ja dawno nie używałam perłowych szamponów, a okazuje się, że włosy wyglądają naprawdę świetnie, mimo tego, że moje włosy wymagają obcięcia, bo ja przez półtora roku nie odwiedziłam, ponad półtora roku nie odwiedziłam fryzjera i to są włosy nieobcinane, niefarbowane i bardzo się zastanawiam nad tym, co z tymi włosami teraz zrobić, ale szampon i odżywka naprawdę są fantastyczne. Chciałabym również podziękować bardzo serdecznie Basi, od której dostałam kartkę świąteczną, w której był również upominek w postaci takiej zawieszki kwiatka oraz magnes z miasta Olsztyn. Basiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Basia jakiś czas temu wygrała u mnie w konkursie i właśnie taką karteczkę i takie upominki mi wysłała. To jest naprawdę bardzo miły gest. Basiu, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kochani, chciałabym Wam jeszcze pokazać kilka przebitek, które nagrałam dla Was w czasie świąt, a mianowicie przebitki z urodzin, które zorganizowaliśmy dla moich chrześnicy Zuzy i jej siostry Kasi, moich bratanic. Zuza miała 18 lat, Kasia 14, więc teraz zobaczcie kilka przebitek z tych urodzin i również nagrałam dla Was przed tymi urodzinami dosłownie 2 minuty filmu, w którym pokazuję Wam, jakie fajne gadżety przygotowałam, a raczej kupiłam, żeby przygotować właśnie dla dziewczyn do przystrojenia pokoju. Także jeśli Was ciekawi taki temat trochę urodzinowy, dosłownie kilka przebitek, to teraz zapraszam do oglądania, a za chwilę pokażę Wam resztę bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, które kupiłam. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja tak na szybko chciałabym Wam pokazać dekoracje, które właśnie pakuję na urodziny dziewczyn, więc mam tutaj te fajerwerki na tort, mam również cyferki, 14 dla Kasi i 18 dla Zuzi. Mam również pompony ozdobne z Pepco, po 3 pakowane, 3 różne wielkości, 4,99 za jedno opakowanie, no i oczywiście balony z
cyframi. 18 dla Zuzi, 91 cm różowe i srebrne 45 cm dla Kasi. Niestety chciałam dla Kasi w takim błękitnym kolorze, ale był z czwórką problem. I wzięłam również takie balony jak jednorożec i szampan. I co ja jeszcze tu mam? A! Pokażę Wam tylko opakowanie. Mam tutaj jeszcze opakowanie od pomponów tiulowych, które kupiłam w Kiku. Już mam je rozłożone, więc za chwilę Wam je pokażę. 12,99. Tu są dwie sztuki. Bardzo ładnie wyglądają, powiem Wam szczerze. Lepiej chyba nawet niż te papierowe. I mam tutaj również, co ja tutaj mam? Napisy. Happy Birthday. I ten mam akurat z Empiku. 19,99 kosztował, był przyceniany na 50%, ma ponad 2 metry i myślę, że ten wykorzystam, mimo tego, że ten z Sinseya jest ładniejszy, bo jak widzicie ma takie ładne, takie unicornowe odcienie, ale ten wydaje się być dużo krótszy. Zobaczymy jak to będzie, bo nigdzie nie ma napisane ile ma długości ten ten napis. Także, moi drodzy, ja to wszystko w tym momencie pakuję i uciekamy już. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się dziewczynom spodobało. Myślę, że się spodoba, ale mimo to trzymajcie kciuki. A tak właśnie wyglądają te tiulowe pompony z Kika. Są naprawdę bardzo ładne. Czas na kawę. Ja w ostatnim czasie piję kawę tylko z ekspresu, ale przypomniałam sobie, że mam właśnie takie kawy smakowe. To są z Biedronki, polecane przez Ewę. Myślę, że większość z Was zna te kawy. Jestem bardzo ciekawa, który z tych kaw smak jest Waszym ulubionym. A ja dzisiaj wybiorę kawę o smaku orzecha. A do kawy zrobiłam wczoraj taki deser z nasion chia, który jest pomieszany z jogurtem kokosowym, który odkryłam w Lidlu. Jest niesamowity. Jeśli jeszcze nie wiecie, o jaki jogurt chodzi, to ja za chwilę Wam pokażę. Oczywiście truskawki, kawałek mango, także taka zdrowa, fajna przekąska do kawki. I a propos jogurtu, które użyłam do tej zdrowej przekąski z nasionami chia, to są właśnie te jogurty z Lidla, kokosowe. Może troszeczkę droższe niż normalne, tradycyjne jogurty, bo opakowanie 160-gramowe kosztuje 3,99, ale dla mnie, osoby, która nie je już od ponad 4 lat zwykłych takich jogurtów, które w swoim składzie mają wszystko oprócz tego, co powinno być jogurtem, to tak naprawdę to jest świetna alternatywa. One są naprawdę wyśmienite i gorąco Wam je polecam. Chciałabym Wam pokazać również trzy rzeczy, które kupiłam na takim dziale, no właśnie nie wiem z jakimi rzeczami, przecenionymi to na pewno, ale czy uszkodzonymi to niekoniecznie, czy z krótszą datą ważności też nie powiedziałabym, dlatego że te produkty absolutnie są jak najbardziej ok, a cena ich jest obniżona. Dajcie mi znać, czy takie miejsca z właśnie produktami z obniżoną ceną są u Was w Lidlach. Kupiłam wafle w czekoladzie deserowej. U mnie Roman je bardzo lubi i kosztowały jedyne złoty 24. Wzięłam również maseczkę firmy Dermaglin, która jest maseczką oczyszczającą i ona dosłownie półka wyżej stoi w normalnej, regularnej cenie właśnie za ponad 5 zł, a mnie udało się kupić za 2,74 i wzięłam również żel peelingujący do twarzy z Himalaya Herbals za 4,99. Cena niezwykle okazyjna, także takie moje właśnie okazyjne zakupy. A teraz pokażę Wam, co jeszcze upolowałam w Lidlu. Dobrze, kochani, wiecie, że ja jestem freakiem, jeśli chodzi o pościel z Lidla i za każdym razem, kiedy jest ona w sprzedaży i podoba mi się jakiś wzór, to ja zawsze jestem chwilę po otwarciu i zawsze udaje mi się tą pościel kupić. Kupuję w największym rozmiarze 220 na 200 z dwoma poszewkami na poduszki i tym razem kupiłam poszewki, pościel zupełnie inną niż do tej pory, bo mimo tego, że
Można było kupić pościel w flamingi, w monstery, w różnego rodzaju liście palmowe. To tym razem wybrałam taki motyw kwiatów błękitnych na białym materiale. Takiej pościeli jeszcze nie mam, także to jest pierwsza pościel, a druga pościel również w tym największym rozmiarze to jest taka pistacja z miętą, nawet nie wiem jak określić ten kolor, również w kwiaty. Bardzo ładnie moim zdaniem się prezentuje, także nowa pościel u mnie, ale kupiłam również pościel dla moich rodziców. Rano byłam po pościel w Lidlu dla siebie, a później w ciągu dnia pomyślałam sobie, że dlaczego nie kupiłam pościeli dla rodziców, kiedy wiem, że moja mama tą pościel też bardzo lubi. Ale nie mogłam sobie przypomnieć, jaki rozmiar kołdry rodzice mają, bo cały czas mi się wydawało, że to jest 160, więc szybko zadzwoniłam do taty, tata mi tą kołdrę zmierzył. No i tak nie ukrywając, późnym popołudniem do tego Lidla pojechałam. Absolutnie nie spodziewałam się, że w ogóle jeszcze jakaś pościel będzie, a cóż się okazało, że tej pościeli było naprawdę bardzo dużo, więc domyślam się, że została ona dołożona w ciągu dnia. I kupiłam dwie pościele w rozmiarze 140 na 200 właśnie, też te białe z błękitnymi kwiatami. Bardzo fajną nowością w tych pościelach jest to, że jest zamek zamiast guzików. Naprawdę jest to bardzo dobra pościel, która się świetnie pierze, nic się z nią nie dzieje, więc bardzo gorąco Wam ją polecam. I ostatnia rzecz z Lidla, ale nie ostatnia do domu, którą chciałabym Wam pokazać, to zasłony, które były w rozmiarze 254 na 135. Okazało się, że one są ciut za długie. To znaczy, my kupując te zasłony wiedzieliśmy o tym, że one są za długie, oddaliśmy je do krawca. Krawiec nam już je skrócił i ja chciałabym te zasłony białe powiesić w dużym pokoju. Teraz mamy tam bodajże szare zasłony, chciałam po prostu odświeżyć troszeczkę ten pokój, także zasłony są już skrócone. Mam nadzieję, że bez drabiny uda mi się je zawiesić, także dzisiaj będę je prasować. No i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to są ręczniki, które kupiłam w JISK-u. Byłam tam przez totalny przypadek, bo szukałam czegoś zupełnie innego i przy kasie moim oczom ukazały się te ręczniki w okazyjnej cenie. Kupiłam dwa ręczniki do rąk w rozmiarze 50 na 90 i dwa kąpielowe. Kupiłam je z myślą o naszym pobycie nad morzem, kiedy pracujemy i mieszkamy w barze. Trochę szkoda mi tych ręczników, których używam normalnie w ciągu roku. I dopiero teraz, nagrywając to dla Was, sprawdziłam, że te ręczniki są w 100% bawełniane. Wzięłam je również dlatego, że ich cena była niezwykle okazyjna, bo ręcznik do dłoni kosztował 5 zł, a kąpielowy 10 zł, więc naprawdę niedużo. Za chwilę ściągam metki, wrzucam ręczniki do prania, bo wszystkie zawsze nowe ręczniki piorę, żeby one były takie, wiecie, przeprane. Także jakość bardzo fajna, cena również, rozmiar ręczników też jak najbardziej zadowalający, dlatego też uważam, że okazja naprawdę nadarzyła się niezwykła, także jak będziecie w JISK-u, to zobaczcie, może te ręczniki również będą i u Was, bo one były również w kolorze takim beżowym, również po 5 i po 10 zł. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jeszcze ozdoby świąteczne, wielkanocne w domu. Ja w tym roku jakoś specjalnie domu nie przystrajałam, bo my święta spędzaliśmy u moich rodziców, natomiast chciałabym Wam pokazać wianek, który zrobiłam z jajek styropianowych, które kupiłam w hurtowni. I one są przyczepione na gorący klej, również na styropianie. Wstępnie ten wianek miał wisieć na drzwiach, natomiast no, stwierdziłam, że może w następnym roku, teraz stoi w niej królik, a raczej zając. Na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, jak robiłam ten wianek. Wyszedł naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mam jajeczka z Pepco. Tu jest pozytywka, którą kupiłam w Home & You chwilę przed świętami, o której marzyłam i była naprawdę bardzo okazyjnej cenie, a tutaj w tej kuli mam zająca w śniegu, który kiedyś pomogła mi kupić Gosia, którą serdecznie pozdrawiam, i jest on również z Home & You. Także to są moje jedyne ozdoby świąteczne w tym roku wielkanocne. Dajcie znać, czy macie jeszcze ozdoby właśnie świąteczne, czy już je
pochowaliście. Chciałabym Wam jeszcze pokazać prezent, jaki dostałam na Wielkanoc od Malwinki. Jeśli jeszcze Malwiny nie znacie, to koniecznie zapraszam Was na jej kanał. Link do kanału znajdziecie pod moim dzisiejszym filmikiem w opisie. Z całą tą zawartością tej torebki jest związana pewna anegdota, dlatego na początku pokażę Wam, co jest w środku. Znalazły się tutaj moje ukochane żelki Haribo, te takie klasyczne. Żel pod prysznic Isany o zapachu marakuj i grejpfruta, więc to będzie taki bardziej orzeźwiający żel. Mam tutaj również serum wyszczuplające z Yves Rocher i jest tu jeszcze jedna rzecz, jest to peeling solny do ciała. I już Wam mówię, jaka śmieszna anegdota jest związana z tymi produktami. Malwinka doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ja podjęłam wyzwanie z Ewą Chodakowską, ćwiczę z Ewą, no i ten prezent jest jakby dopełnieniem tego mojego wyzwania, a mianowicie żel pod prysznic ma być żelem właśnie po ćwiczeniach z Ewą. Serum wyszczuplające, wiadomo, jest idealne do takich właśnie zadań specjalnych. No i Malwinka również wie o tym, jakiego mam bzika na punkcie złuszczania naskórka. Mam tak dużo peelingów. Po prostu oszalałam na punkcie złuszczania, dlatego też peeling znalazł się też tutaj w tym prezencie. No a jak to Malwinka powiedziała, jak zjem jedną żelkę Haribo, to nic mi się absolutnie nie stanie i taka jest prawda, natomiast jakby ja nie potrafię otworzyć paczki Haribo i zjeść tylko jednej żelki, dlatego też postanowiłam, że otworzę je po prostu za jakiś czas. Na razie no, staram się nie jeść słodyczy, także Malwinko, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten cudowny prezent, a Wam za jakiś czas dam z pewnością znać, jak peeling, serum i żel sprawdziły się w mojej pielęgnacji. Kochani, będę się już z Wami powoli żegnać. Ja chciałabym jeszcze wyprasować tą zasłonę i może uda mi się ją zawiesić. Muszę jeszcze odkurzyć i umyć podłogi, bo nie wiem jak u Was, ale u nas od 2 dni niemiłosiernie wieje i sypie jakimś pyłem, kurzem po dobro z nad Sahary, więc wypadałoby co nieco posprzątać. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeśli chcielibyście więcej vlogów na moim kanale, jeszcze co prawda z domu, później już z nadmorza i z mojego życia w barze, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciuka do góry. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to teraz, będzie mi bardzo miło. No i co? I zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście i do zobaczenia. Zasłony wyprasowane, powieszone, całkiem sprawnie mi z nimi poszło. Jestem zachwycona tym, jak to wyszło, bo nie spodziewałam się, że tak ładnie będą wyglądać i pasować do nowych, również białych rolet. I mimo tego, że pokój jest najjaśniejszym z wszystkich pokoi, które mamy w całym domu, to wydaje mi się, że pokój zyskał na takiej właśnie świeżości dzięki właśnie tym białym zasłonom. Bardzo podoba mi się ten efekt.